Niewłaściwie leczona astma może znacznie utrudniać życie. Na szczęście u większości chorych możliwe jest uzyskanie i utrzymanie kontroli choroby, dzięki czemu nie powinna przeszkadzać ona w podjęciu lub kontynuowaniu pracy i nauki. Na przebieg choroby mogą jednak wpływać warunki, w jakich pracujemy lub rodzaj wykonywanego zawodu. Niekiedy czynniki te mogą się przyczynić do rozwoju astmy u osób podatnych. Astma zawodowa rozwija się pod wpływem narażenia na szkodliwy czynnik w miejscu pracy. Niektóre zawody wiążą się z narażeniem na czynniki, które u podatnych osób mogą prowadzić do rozwoju astmy. Do takich zawodów należą, na przykład: piekarz, narażenie na mąkę, pracownik laboratoryjny albo hodowca zwierząt, narażenie na alergeny zwierząt, fryzjer, narażenie na związki chemiczne w farbach i innych kosmetykach do włosów, pracownicy zatrudnieni przy produkcji proszku do prania, narażenie na enzymy bakterii, pracownicy przemysłu drzewnego i meblarskiego, narażenie na pyły drewna, osoby zatrudnione w przemyśle chemicznym, narażenie na różnorodne substancje chemiczne i wiele innych. Czynniki szkodliwe w miejscu pracy mogą mieć charakter alergenów, np. białka sierści zwierząt, lub czynników drażniących drogi oddechowe w sposób niezależny od reakcji alergicznej, pyły, związki chemiczne. Warto również pamiętać, że palenie tytoniu, które jest absolutnie przeciwwskazane u wszystkich chorych na astmę, może zwiększać ryzyko rozwoju astmy zawodowej. Według niektórych danych narażenie na szkodliwe czynniki w miejscu pracy może wpływać na rozwój astmy nawet u 5-15% chorych na tę chorobę. Właściwe rozpoznanie astmy zawodowej lekarz ustala na podstawie szczegółowych informacji na temat miejsca pracy pacjenta i związku czasowego objawów z pracą. Często się zdarza, że osoba narażona na czynniki szkodliwe w miejscu pracy odczuwa nasilone objawy po przejściu do pracy, a w czasie wolnym objawy częściowo ustępują. Nie jest to jednak reguła, ponieważ w wielu przypadkach objawy utrzymują się również w czasie urlopu. Czasami w diagnostyce bywa przydatne monitorowanie szczytowego przepływu wydechowego, PEF, w pracy i czasie wolnym od pracy. W przypadku podejrzenia lub zdiagnozowania astmy zawodowej, powinno się bacznie obserwować, a najlepiej notować nasilenie objawów astmy i konieczność doraźnego stosowania leków rozkurczających oskrzela. Notatki takie należy pokazać lekarzowi, ponieważ te obserwacje mają bardzo istotne znaczenie. W niektórych ośrodkach można przeprowadzić tzw. próby prowokacyjne z alergenami w miejscu pracy. Badanie to polega na wziewnym podawaniu w kontrolowanych warunkach stopniowo zwiększanych dawek danego środka i monitorowaniu czynności płuc, najczęściej za pomocą spirometrii. Podstawowe postępowanie u chorych na astmę zawodową to unikanie narażenia na czynnik, który powoduje objawy. Niestety, w niektórych przypadkach konieczna jest zmiana pracy lub stanowiska. Decyzję taką należy podjąć wspólnie z lekarzem. W niektórych przypadkach astma utrzymuje się mimo przerwania narażenia na czynnik szkodliwy. Leczenie farmakologiczne prowadzi się według tych samych zasad, jak w innych przypadkach astmy. Praktyczne porady dla chorych na astmę zawodową. Dla wszystkich chorych na astmę istotne znaczenie ma wiedza o tym, jak żyć ze swoją chorobą. Nie wolno negować jej istnienia ani zapominać o niej w okresie, gdy objawy nie występują. Jednak astma nie powinna w niczym chorego ograniczać. Chorzy na astmę pracują nie gorzej niż inni, zajmują kierownicze stanowiska w ważnych firmach i zdobywają medale olimpijskie. Najważniejsze jest uzyskanie kontroli nad chorobą. Kontrolowana astma nie przeszkadza w codziennym życiu. Uzyskanie tej kontroli umożliwia współpraca z lekarzem, stosowanie się do jego zaleceń i regularne przyjmowanie leków. Jeżeli postępuje się w ten sposób, trzeba jedynie pamiętać o czynnikach, które u danej osoby powodują napady astmy i unikać narażenia na nie. Jeśli na przykład duszność pojawia się w wyniku wysiłku fizycznego, wystarczy wspólnie z lekarzem ustalić, jaki lek trzeba przyjmować przed wysiłkiem, żeby tej duszności zapobiec.
Trzeba też zwrócić uwagę, czy przebywanie w pracy nie nasila objawów choroby. Pracujący fizycznie powinni obserwować, jakie czynności w pracy powodują objawy. Może to być kontakt z substancjami spożywczymi, na przykład mąka lub pył z ziaren soi, substancjami chemicznymi, sole platyny, niklu, kalafonia, środki odkażające, albo przebywanie w niektórych pomieszczeniach. Jeżeli uda się zidentyfikować te czynniki, należy w miarę możliwości ich unikać. Warto też zwrócić uwagę na jakość powietrza w pomieszczeniu, w którym się pracuje. Niekiedy panuje w nim duże zapylenie albo przeciwnie, powietrze jest zimne i suche wskutek działania klimatyzacji. Wszelkie spostrzeżenia i wątpliwości warto skonsultować z lekarzem, a następnie z przełożonymi. Rozwiązaniem może być, na przykład zainstalowanie właściwych filtrów w magazynie albo regulacja klimatyzacji w pomieszczeniu. Pamiętaj! Dym tytoniowy szkodzi wszystkim chorym na astmę. Jeżeli palisz papierosy, porozmawiaj z lekarzem na temat skutecznych metod walki z nałogiem. Jeżeli ktoś pali w twoim miejscu pracy, zwróć mu na to uwagę. Również bierne palenie jest dla ciebie szkodliwe? Czasami zdarza się, że objawy astmy są tak nasilone, że uniemożliwiają pracę. Wtedy należy przedyskutować z lekarzem ewentualne zwolnienie z pracy oraz jego długość. Nie należy przychodzić do pracy, jeśli lekarz zalecił odpoczynek w domu. Każdy chory na astmę zawodową musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu ryzyka oraz wiedzieć, jak je zminimalizować. Pamiętaj! Niewłaściwie leczona astma może znacznie utrudniać życie. Na szczęście u większości chorych możliwe jest uzyskanie i utrzymanie kontroli choroby, która nie powinna przeszkadzać w pracy i nauce. Na przebieg choroby mogą jednak wpływać warunki w miejscu pracy i rodzaj wykonywanego zawodu. Niekiedy te czynniki mogą się przyczynić do rozwoju astmy u osób podatnych. Podstawowe obowiązujące przepisy dotyczące chorób zawodowych są zawarte w Kodeksie Pracy, tekst jednolity, DZU 2014.1502, SPOŚN, ZM. Oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych, tekst jednolity, DZU 2013.1367.